Proszę Państwa, zanim, dobry wieczór, zanim rozpoczniemy oficjalnie nasz 185. salon, to korzystając z faktu, że mamy miesiąc wielkiego sukcesu literackiego polskiego, myślę o Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk, nasza firma przygotowała małą niespodziankę dla Państwa. Mało tego, że to jest niespodzianka, ale jeszcze jest to niespodzianka ze specjalną nagrodą i bilety na tą imprezę będą za darmo, proszę Państwa. W związku z tym bardzo proszę, teraz rozdam bileciki i za chwilę z kapeluszem przejdę obok Państwa i poproszę ten kupon, dobrze, z tych bilecików. Będziemy losowali książkę Olgi Tokarczuk. Proszę bardzo. Dziękuję. A gdzie by zaproszę? No, proszę bardzo. No ale Rysiu, jak ty to będziesz potem losował? Bo tyle obydwa rozrywasz. Tak, ja za chwilę będę zbierał. Słuchaj, panie urzędzie, nie gadasz. I w ten oto sposób będziemy mogli wrócić do domu z książką laureatki. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę bardzo. Szczerze. Proszę. Proszę bardzo. I proszę Państwa. Tak. Jedną część zaraz będę zbierał do kapelusza. Dobrze? Bardzo proszę. Proszę bardzo. No i a co ze mną? Ja też chcę. Bohater, tak. Bohater, oczywiście. Czuł. Dobrze. Proszę Państwa, no i teraz wobec tego, proszę bardzo, zbieramy numerki. Proszę bardzo. Jedną część, tak. Wszystko jedno. Wszystko jedno. Proszę bardzo. Dziękuję. Tylko zamieszam. Tak, będziemy mieszać. Proszę bardzo. Tak, żeby to był numer. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, dobrze. Proszę Państwa, teraz tak. Ponieważ patrzę po sali, to znaczy mamy najmłodszego sierotkę, tak, ale ja zaproponuję, żeby losowania dokonała ta osoba, która po raz pierwszy jest na naszym salonie, na naszej imprezie. To proszę bardzo, wobec tego proszę bardzo. Pomieszaj. No proszę Państwa, proszę, sprawdzamy teraz numerki, już mamy wylosowane. Trzy ostatnie cyfry proszę podać. Nic nie widzę. Dobrze, proszę Państwa, już czytamy. Trzy ostatnie cyfry to jest 6, 4, 5. 6, 4, 5. O, brawo, to czyli nasz fotograf, tak? Proszę bardzo. Jaki tytuł? Opowiadania bizarne. Dobrze. To wobec tego teraz możemy już oficjalnie przywitać wszystkich. Proszę Państwa, rozpoczynamy 185. salon artystyczny i korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Ponieważ niedawno byłem w Polsce przez zaledwie kilka dni i udało mi się zarejestrować do specjalnej puli osób, to znaczy się do grona emerytów polskich, postanowiłem uruchomić, proszę Państwa, tu w tej sali tak zwany Uniwersytet Trzeciego Wieku. W związku z tym w styczniu zapraszam wszystkich na specjalny wykład, prelekcję, a może i program satyryczny, będzie to impreza, która będzie się nazywała Ryszard Druch Satirical Show. Dokładnie podam Państwu informacje na Facebooku,
mój komputer będzie pozbawiony wirusów w środę, w czwartek, także już będę podawał te komunikaty. Proszę Państwa, druga sprawa, która jest bardzo ciekawa i bardzo mnie raduje, mianowicie w tym roku Noc Świętojańska odbędzie się, to jeszcze jest kwestia ustaleń, albo w przedostatnią lub też w ostatnią niedzielę czerwca. Chcę powiedzieć, że będziemy mieli specjalny zespół z festiwalowego Opola, oprócz oczywiście artystów, którzy zawsze na tej imprezie występują. Będzie to dziewiąta noc kabaretowa. W lutym, od lutego do kwietnia będą jeszcze inne imprezy, ale o tym będę informował poprzez Facebook. Proszę Państwa, dzisiaj mamy salon, który składa się z dwóch części. Zabiegałem o to, żeby autor tych fotografii, które Państwo widzicie na ścianach, Jerzy Janicki, przyleciał do Stanów Zjednoczonych, ale nie udało się nakłonić go do tego, a może nie tyle nakłonić, co miał określone kłopoty, by to zrobić. Także proszę Państwa, na ścianach mamy fotografię mojego młodszego kolegi, tak mogę powiedzieć, ponieważ Jurka Janickiego pamiętam jako ucznia zespołu szkół elektrycznych w Opolu, gdzie przed laty byłem nauczycielem. Należał do harcerstwa i ten bakcyl harcerstwa został w nim po dzień dzisiejszy. Chcę powiedzieć, że oprócz fotografii Jerzy Janicki zajmuje się w dalszym ciągu prowadzeniem drużyn harcerskich w Legnicy, ale to w takiej formie bardzo poważnej. Mianowicie założył grupę rekonstrukcyjną i na tyle zgromadził różnego rodzaju sprzętów, mundurów niemieckich i z czasów II wojny światowej polskich, również pojazdy, które razem ze swoimi instruktorami harcerskimi remontuje i usprawnia, krótko mówiąc. Na tyle jest ważna ta jego grupa rekonstrukcyjna, że już w niektórych produkcjach filmowych zaistnieli jako statyści. Także ja się z tego cieszę i z tej jego działalności techniczno-historyczno-rekonstrukcyjnej. Proszę Państwa, Jerzy Janicki fotografią zajmuje się od 35 lat. Uprawia fotografię taką bez obróbki cyfrowej. Miał kilka wystaw w Polsce. No i marzył o tym, żeby mieć w Stanach Zjednoczonych. Także ja jestem, proszę Państwa, bardzo podbudowany tym faktem, że jako pierwszy pokazuję jego pracę. Proszę Państwa, wszystkie prace, które są tutaj wystawione i które widzicie na ścianach, są do kupienia. Ceny są rewelacyjnie niskie, mianowicie w przedziale 75-100 dolarów. Przebije. Także proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa po naszym salonie będzie zdecydowany nabyć fotografię, to proszę tylko się ze mną skontaktować. Mamy dwie opcje. Może niektóre prace, tak jak na przykład ta praca pierwsza od ulicy z tamtej strony, jest już oprawiona i ją można praktycznie zakupić w takiej formie, jaką jest pokazana. Natomiast tam, gdzie są podwójne, one są wystandaryzowane, jeżeli chodzi o rozmiary 16x20. Także po prostu ja tylko wyciągnę zza szyb i Państwu to wręczę. Proszę Państwa, wobec tego to jest ta nasza pierwsza część, część fotograficzna. A teraz nasz bohater, który zjawił się, za co mu serdecznie dziękuję. Romuald Roman, zwany Altkiem. Przywitajmy go brawami. Proszę Państwa, o Altku należy opowiadać długo, ale najlepiej jak on sam o sobie opowiada. Jest emigrantem polskim, czy imigrantem polskim, który po prostu pięknie spędza czas na ziemi Indian, a robi to w ten sposób, że po prostu spisuje swoje historie i nie tylko swoje, zarówno te, które wydarzyły się tu na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i również te, które miały miejsce
miały miejsce w Polsce. Jest związany uczuciowo, rodzinnie i chyba zawodowo Aldek, tak, z Zakopanem. Proszę Państwa, jest gawędziarzem i to, czego mu najbardziej zazdroszczę, to fakt, że co jakiś czas, proszę popatrzeć, jaką ma już kolekcję swoich książek. Dzisiaj będziemy mieli promocję książki, która nosi tytuł Powrót, ale chcę powiedzieć, że tego właśnie Altkowi zazdroszczę, ile razy jest w Polsce, by promować swoje książki, to jakoś ma takie szczęście, że interesują się nim różne telewizje. Miał piękny wywiad z dziennikarką Gazety Wyborczej na temat swojej najnowszej książki, prawda? Miałem też, tak. Tak. Również opowiadał o znanym nam dobrze doktorze Berczyńskim. Z wywiadu tego dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, których po prostu nie znałem. Altku, ja już więcej nie mogę powiedzieć, dlatego że odebrałbym Ci tą wielką przyjemność. Wiem doskonale, że będziesz opowiadał ciekawie. Ja tylko na zakończenie swojego wstępu chcę powiedzieć, że takimi dodatkowymi elementami dzisiejszej scenografii są dwa obrazy naszej studentki Akademii Sztuk Pięknych, która działa tu w tym pomieszczeniu, które w ciągu tygodnia zupełnie inaczej wygląda. Mianowicie ta sowa na dole to obraz tej samej autorki i niedokończony jeszcze obraz olejny konia. Autorką jest Lucyna Barsz, którą mamy tutaj. Chcę powiedzieć, że Lucyna od kilku lat przeznacza swoje obrazy olejne, bo taką techniką się zajmuje, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku, 12 stycznia, ponownie Galeria Druk Studio wystąpi tam. Przy czym po raz trzeci będę chciał pokazać i próbować sprzedać również pracę najmłodszych dzieci, tych 8-9-latków. Ale to wszystko 12 stycznia. A teraz oddaję głos Altkowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to, że siedzę, to nie dlatego, żebym był leniwy albo żebym nie podchodził z należytym szacunkiem do Państwa, tylko po prostu tak jest lepiej ze względu na kamerę, która, wszystko dobrze, prawda, która tutaj mnie filmuje i za jakieś 3 godziny będzie specjalna audycja w Singapurze, gdzie będę opowiadał to samo w języku chińskim. Jest ciężko tak improwizować i opowiadać o swoich książkach. Dużo łatwiej otworzyć książkę i czytać. A tu przychodzi mi na myśl stara, piękna historia, jak to Konstanty Ildefons Gałczyński pracował na jakimś maleńkim stanowisku w ambasadzie Polski w Berlinie, przed II wojną światową jeszcze. No bo to dla poety trzeba było coś znaleźć, żeby miał jakieś chociaż małe pieniądze, żeby mógł coś zarobić, a już wówczas wiedziano, że talent wyjątkowy. I biedny Gałczyński, otoczony tymi biurokratami, tymi stosuneczkami ambasady, aż go poprosili, żeby wygłosił przemówienie z którejś tam okazji rocznicy niepodległości Polski. No bo on poeta, to on to potrafi powiedzieć, panie poeta. Więc Gałczyński zgodził się. Stanął przed wszystkimi współpracownikami ambasady i zaczął czytać. W 1918 roku produkcja butów w Polsce wynosiła 26 456 par. W 1938 roku produkcja butów w Polsce wynosiła 156 486 par. W 1918 roku produkcja mydła w Polsce wynosiła... I czyta całą statystykę, czyta. Ci już nie wiedzą, co powiedzieć, a on w końcu zamknął to im. Wobec wymowy cyfr milkną słowa poety. I tak to było z Gałczyńskim.
ja, proszę Państwa, też byłem otoczony biurokratami, bo to żona, troje dzieci, Ameryka. Kolega Ryszard powiedział mi, że mi wszyscy zazdroszczą wywiadu z panią Sznep-Wysocką w telewizji. Nikt mi tego nie zazdrości. Żony mi wszyscy zazdroszczą. No ale, ale trzeba było pracować w związku z tym. I pracowałem prawie całe moje amerykańskie życie pracowałem dla rządu federalnego, dla USEPA, Environmental Protection Agency, gdzie ważne jest, żeby rozumieć, jak działa system. Oczywiście równie ważne jest, żeby być po tym samym koleżu, co twój szef i żeby znać to lingua franca, którym się wszyscy posługują, i żeby być grzeczny, nie nosić muchy do pracy, bo kochaneńki nie na twoim tym, żeby muchę moczy. Proszę, a wszystko być tak stonowanym. I ja to robiłem przez 21 lat. I rosło we mnie. Nie wiecie, żeby wspiąć się na jakąś górę. No ale co to jak Rasucki, żeby się tak wspinać tu w Ameryce? No. Więc rosło we mnie, żeby zaśpiewać mezzosopranem, ale nie mam mezzosopranu, więc znowu nie mogłem. Najlepsze wszystkie aktorskie role zajął już tutaj kolega Kojer, który od księdza po porucznika gra wszystkie rzeczy. Więc postanowiłem napisać książkę i w ten sposób za jednym zamachem załagodzić sobie ten żal okropny, który miałem w sercu, że nigdy doktoratu nie zrobiłem, a tak by mi się teraz to nie przydało, wiecie, a tutaj człowiek jak miał tą szansę, to zawalił, to nie zrobił, to tego, a teraz nie ma. Więc to był jeden żal, a drugi żal był, że tak, taki talent w sobie, wiecie, czułem. Bo nie wiedziałem do czego, bo myślałem przez jakiś czas, że do szachów, ale zaczęli mnie ogrywać. No więc może do bridge'a. Nikt ze mną nie chciał grać. No co z tym talentem zrobić? Spróbowałem pisać książki. Wtedy zrozumiałem, jaka to jest wspaniała rzecz, żeby być pisarzem. Bo proszę Państwa, jest parę dobrych zawodów, takich naprawdę dobrych zawodów. Ta wiedza, którą z Wami się teraz dzielę, może się jeszcze przydać, bo przecież dzieci macie, wnuki macie, będziecie chcieli ukierunkować, więc posłuchajcie, co tutaj sławny pisarz na tej ulicy najsławniejszy mówi. Jest tak. Jednym z bardzo dobrych zawodów jest zawód księdza. Ostatnio trochę pod upadł z pewnych względów, ale ze względu na to, że ksiądz jest najbliższy Bogu i zawsze ma rację i ma tą świadomość, że ma zawsze rację. Do tego dobre bardzo jedzenie, można sobie brzuszek podtegować. No i jest to dobry zawód, stała, pewna, dobra posada. Następnie doskonały zawód, który uważam, można to nawet udowodnić, że jest doskonały, to jest zawód dyrygenta. Pamiętacie Państwo von Karajana, tego z Filharmonii Berlińskiej? Przecież nie tylko, że zmieniał narzeczone co parę lat i co to coraz to piękniejsze, chociaż był najpierw po 50, potem po 60, potem po 70, a tu narzeczone, aż hej, to jeszcze wszystkie swoje pasje tutaj właśnie tak robił. Jak się rusza górną częścią ciała, to się serce tutaj powiększa i dobrze się wszystko rozwija, cholesterol jest mały. No, jednym słowem żył 80 parę lat i popatrzcie, a ile żyli inni. Do tej pory jeszcze wielu z tych wybitnych żyje. Czyli dyrygent to jest naprawdę doskonały zawód, który wszystkim, którzy mają słuch wybitny, polecam. Następny cudowny zawód, co zawsze wiedziałem, no zawsze nie, bo w pewnym okresie swojego życia straszliwie zawaliłem, że nie zrobiłem tego, to zawód aktora. Że ma się nie jedno życie, tylko ma się kilka różnych. I wiesz, jednego dnia jesteś amantem, drugiego dnia wiernym mężem, trzeciego dnia to, czwartego dnia tam. Jest to wspaniały zawód pod warunkiem, że jest się aktorem wybitnym, i że dają ci rolę.
Bo jak się teraz zastanowimy, iluż jest tych aktorów, nawet amerykańskich, którzy byli doskonali, jak mieli 20 parę lat, a teraz mają 60, myśmy już w ogóle zapomnieli, sobie kiedyś przypominamy. A angielskie seriale BBC, które oglądamy z taką radością, toż cały czas ci sami aktorzy. Ja wiem, tutaj Cezar mi się pojawia nagle w tym, w tutaj. Cały czas ta sama sprawa, czyli dobry zawód, ale trzeba być świetnym. No i wtedy dopiero zrozumiałem, że bardzo dobrze jest być pisarzem. Można sobie zrekompensować wszystkie braki. Niski jestem, mój bohater wysoki. Głupi jestem, mój bohater ma iloraz inteligencji IQ 174. Kobietom się nie podobam, a tutaj nagle jak ten Cezar męski taki jestem. Czyli można znowu zrekompensować sobie wszystko, wszystko w życiu, jak się jest pisarzem. Ale można również pozbawić się różnych naleciałości, różnych psychicznych smuteczków, które na emigracji przyszły. I właśnie z tego względu napisałem pierwszą książkę. I moja książka się nazywała Przystanek Idaho. I była zbiorkiem opowieści. Tutaj ta pierwsza odlewa. Zbiorkiem opowieści, proszę Państwa. O, Pani mi tu pomaga. Dziękuję. Proszę pokazać całemu światu, ponieważ książka jest bezcenna. Bezcenna. Ja mam w domu 4 kopie, nie sprzedam żadnej. Przyszedłem tylko pokazać. To jest Mona Lisa dzisiejszego wykładu. No. I tu moja taka uwaga, kochani, że każdy, kto pisze książki, a ja spotkałem się już z wieloma osobami, które się mnie pytały, słuchaj, jestem w trakcie pisania książki i tylko chciałem się dowiedzieć, jak to się wydaje i ile można na tym zarobić. Otóż wtedy pytam, a o czym książka? No, o mnie, bo o sobie pisze się najłatwiej, najlepiej, ponieważ ta delikatność uczuć, ta moc wszelkiego rodzaju miłości i smutków, która jest w naszym sercu, nie znajduje się u innych ludzi. I tylko nasze rozterki, i tylko nasze myśli mądre mogłyby doprowadzić do poprawy świata, mogłyby doprowadzić do poprawy całego kontynentu. Dlatego każdy, prawie każdy, kto zaczyna pisać, to pisze o sobie. I ja też. Napisałem tą książkę. Co ja wam powiem? Powiem wam tak. Nie przeczytacie jej, bo wam nie sprzedam. Więc powiem, że jest fantastyczna. I nikt mi nie udowodni, że jest inaczej. Potem napisałem drugą książkę. Przyszłaś mi tutaj twojego. Pomagam. Potem wyszła druga książka. I to cudowna jest historia. Wiecie, naprawdę jest to ładna historia. Mianowicie chciałem bardzo już być na tym etapie, że mi wydrukują książkę, ja nie muszę za to płacić. Tak to chciałem bardzo i Katia, moja córka, była wtedy na studiach i ona wiedziała, jak tatusiowi zależy i mówi do tatusia, mówi, słuchaj, jest takie małe wydawnictwo, oni chcą twoją książkę wydrukować. A książka była o podróży w poprzek kontynentu, autostradą 80, ja i Katia. Katia ma wtedy lat góra 11. Samochód jest Granada, 72 rocznik, która pluje olejem przez całą drogę. I ja opowiadam Kati w tej książce o Ameryce, o kulturze Ameryki, o rodzinie naszej w Galicji. Taki ambitny się zrobiłem dzisiaj, już nie tylko o sobie, ale już też o dziadku swoim, nie? Tak już taki następny etap usiłowałem zrobić. Ale jeszcze tego mi było mało. Myślę sobie, to nie dojrzy jeszcze na dziadka, o dziadku będzie, to wprowadzimy element spirytualny. Będą duchy.
Więc jest to książka z duchami, z przepowiedniami, z przeczuciami, a tu dookoła Ameryka i Fort Granada się psuje, i przystanki tam, gdzie są ciężarówki, i ja tej Kati biednej oczy zasłaniam, żeby nie widziała tych panienek, co wskakują do panów od ciężarówek. No, popatrzcie, popatrzcie, moi drodzy, książka jest fenomenalna i nie do kupienia. To jest, wiecie co, to jest jak polski jeździec. Wiemy, że istnieje, była kiedyś Czartoryskich, teraz nie wiadomo, czy ja jest. Nie, książka. I co się stało? Dopiero po długim czasie ja zrozumiałem, że ten biały kruk polskiego pisarstwa został wydany przez moją córkę Katię za jej pieniądze. Przez ich kolegów, nawet rysunek na okładce był zrobiony przez tam kogoś z rodziny czy ze znajomych. I wszystko ona to tak pięknie potrafiła zrobić, że ja przez parę lat nie wiedziałem i chodziłem dumny. I wtedy nadszedł moment, że postanowiłem książkę numer 3 napisać. I ta książka numer 3 to już będzie wszystko wymyślone. Żadnych dziadków. Żadnych duchów rodzinnych. Nie, to będzie książka, gdzie wszystko będzie wymyślone. Będzie wesołe, bo książki, które się kupuje w sklepach, są smutne, albo nudne, albo wymagające tego, żeby być intelektualistą, a ja napiszę taką książkę, że nie trzeba mieć skończonej socjologii, że wystarczy mieć serce i poczucie humoru i już będzie wspaniale. I miałem fajny pomysł na tą książkę, bo to była taka książka, gdzie sobie wymyśliłem, że bohaterką będzie kobieta. Ja wiem, że ja nie wyglądam na takiego, co pisze o kobietach, ale napisałem tą książkę i byłem z niej dumny. I chcę powiedzieć, że wszystkie kobiety, które czytały tą książkę, to nie powiem, że mnie pokochały, ale mnie polubiły, wycałowały, powiedziały mi, że to jest fantastyczna, świetna książka. Wszystkie, z wyjątkiem mojej żony, która popatrzyła na mnie strasznym wzrokiem. Niezupełnie jeszcze pani Regina. A tak, 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 tak. No, uważaj, co mówisz. Aha, okej, okay, tak. Ale to nawet warto to powiedzieć. Więc Jola powiedziała tak. Kim jest ta Ela? Ja mówię, jak to, no to bohaterka. No. Kto to jest naprawdę? Ty byś nie potrafił wymyśleć tego, co kobieta czuje, bo ty jesteś zbyt prosty w tym swoim myśleniu. Taki jesteś, wiesz, taki... Nie, ty byś nie miał, ty nie znasz psychologii kobiety. A to tu w tej książce. Kto to jest? I nie boję się tam patrzeć nawet, bo do tej pory całkiem sprawa się nie rozwiązała z tą Elą. Natomiast, ponieważ w tejże książce pod tytułem Ośrodek Zero znajdują się sceny od 18 lat. Zajęło się sceny 18 lat tego rodzaju, że na przykład piękna recepcjonistka idzie do kierownika hotelu, do jego pokoju, a on zamyka okno, żeby ona przez to okno nie wyleciała, jak skrzydeł dostanie, kiedy oni... No, nie będę zdradzał szczegółów, co oni tam robili na tym wczasowym łóżku, powiem tylko tyle, że pewna znana dziennikarka, która pisze w znanym emigracyjnym tutaj piśmie, była strasznie obrażona, że swoimi pornograficznymi opowieściami ja psuję Polonię i że to jest czysta pornografia. To jest książka Ośrodek Zero. Ja mogę losowo pokazać palcem i zapytać. Janeczko, czy to jest dobra książka? To jest wspaniała książka. Okej. Okay. Brawo. I tą książkę jeszcze mam. I mało tego, ponieważ tutaj były rozmowy o tych 75 dolarach, to ja powiem tak.
Moje książki są po $20. Za 9 dni będą święta. Jaki wy prezent lepszy kupicie dla swoich bliskich, znajomych i przyjaciół, jak książka za $20 z podpisem autora? Także to rozważajcie sobie tą sprawę i już jakby ktoś chciał robić listę osób, którym tą książkę kupi, to ja pożyczę długopis. Mamy. Jedziemy dalej z tym opowieścią. Zakopiański dom wariatów to jest pierwsza książka taka naprawdę wydana już, że nic mnie nie kosztowała, że znalazłem wydawcę, że teraz w grudniu mi pan Roman mi zapłaci coś znowu za to, co sprzedał. To jest wielkie uczucie. To jest takie uczucie, jakby człowiek poszedł w Atlantic City do kasyna i wygrał $20 w tej maszynie. To te $20 więcej warte niż tam jakieś 200 czy tam ile, nieco. To jest $20, co z maszyn wypadło. To tak samo tu, pan Golendowski mi wypłaci, będzie pięknie. Wypłacił, bo i to jest książka, która się mi najlepiej sprzedawała. Znaczy mnie, wydawnictwu Annapurna się sprzedawała. Także od razu on zaczął mnie męczyć. Napisz drugą część, już nie opowieści o Zakopanem, o Tatrach, o takich rzeczach, tylko teraz przejść do Ameryki. No to w Ameryce ja miałem 2 psy, 1 królika, papugę, 2 synów, 1. Ja mam o czym pisać w Ameryce. A on mówi jeszcze o Brzezińskim. To nie Krocina, jeszcze pisz. I potem mój wydawca jeszcze pieniądze większe wydał, bo od pani bardzo ślicznej plastyczki. No mniej więcej, bardzo podobna do tej drugiej tu na tym rysunku, zamówił rysunki do mojej książki. Także jest pełno moich rysunków. Ja tutaj pokażę, że to no, nawet, o, żeby nie było. O, widzicie, co chwilę rysunek, a co jeden to ładniejszy, a na każdym ja. I tych książek jeszcze mam 10-12. I to nie jest problem, jak ktoś mnie bardzo poprosi i tam otworzy tam torebkę, no to się może znajdzie. A potem co napisałem? I wreszcie przechodzimy do powrotu, który bardzo mnie męczył, bo teraz to już tak poważnie mówię. Ja nie piszę tylko o wesołych rzeczach, ale piszę też o czymś takim, co siedzi w sercu każdego z nas. I to jest ta książka Powrót. To jest książka o tym, że upływają lata i coraz bardziej z upływem lat zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie mogło być inne. Jak w tej piosence Długosza, mogło być inaczej. I to, nie wiem, jedni wierzą w przypadek, inni w los, fatum. Jeszcze inni, ci najbardziej racjonalni, wierzą w swoją głupotę, w politykę, ale fakt jest taki, że nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak mogliśmy być. A nawet jak jest nam jako tako, to przecież przychodzą wspomnienia, że mogło być lepiej, że mogło być inaczej, że niepotrzebnie zrobiliśmy zły krok, że może ten Marcin ze szkoły średniej, teraz to już wiem, on by był właśnie tym, że właściwie po jasną cholerę zostałem inżynierem. Przecież powinienem zostać kimś innym. Że dlaczego nie posłuchałem cioci Janeczki? Że im starsi jesteśmy, tym więcej pytań, tym więcej żalu. I tak bardzo by się to chciało zmienić. A tu nie można zmienić, ponieważ jak Heraklit pisał, nie można drugi raz wejść do tej samej wody, rzeki.
wody już przepłynęły. Już to, nie wiecie. Chyba, że jest się pisarzem. Chyba, że jest się pisarzem i że nastąpi takie coś, jak w mojej książce Powrót. Powrót jest historią dla wszystkich tych, którzy by chcieli zawrócić czas, w których jest ten żal za czasem, który ich nie kochał za bardzo i którzy chcieliby to wrócić, którzy chcieliby zobaczyć, co by się stało, gdyby oni wybrali kiedyś inaczej. Bohaterem książki jest profesor Uniwersytetu Drexel, taki tutaj Uniwersytet Filadelfii, który wracając, ma 55 lat, to jest właśnie taki okres, kiedy już naprawdę się zaczyna robić na sercu ciężko, szczególnie po rozwodzie i szczególnie gdy dzieci nie pamiętają i szczególnie gdy w pracy nie wychodzi i on wraca, bo sobie chciał coś dorobić. Wraca ten pajkiem, no i pacnął się z ciężarówką tam czy z czymś i po nim. Ja tę książkę napisałem lat temu, 14. Napisałem ją 14 lat temu i pracowałem wtedy, prowadząc wielki projekt oczyszczania całego akwiferu w Hazleton, Pennsylvania, gdzie kilkanaście ulic i tam 500 osób było zatruwanych TCE, trichloroetylenem. Więc musiałem tam być mniej więcej raz na tydzień, żeby zobaczyć, co kontraktorzy robią. Wymyśliłem, na którym zakręcie bohater mojej książki się zabije. Potem co tydzień ja wracam, wiecie, to co ja dojeżdżam na ten zakręt, to się zaczynam bać, no, że to jak on mi się tam zabił, to ja się też tam może zabiję. No to książkę przestałem pisać na 13, no musiałem przestać pracować dla IPA, musiałem być na emeryturze, musiałem, no, i wtedy już wiedząc, że nie będę tam jeździł, dokończyłem historię. A historia, o dziwo, ma dalszą część. Ponieważ profesor po tym, jak się zabił, ja wiem, że wy mnie nie uwierzycie, ale za jedyne 20 zł zobaczycie, że to jest wszystko bardzo prawdopodobne. Po prostu jak się zabił, powrócił do momentu, gdy ja miał 16 i szedł spotkać się na prywatkę, bo ten się mówi o prywatkę, ze swoją ukochaną, która go wcale nie chciała. No, taka to jest ta moja książka. I ja nie będę nic mówił na temat tego, jaka będzie następna. Znaczy, coś tam powiem. Ponieważ miałem taki odczyt i opowiadałem o mojej następnej książce o Franklinie i chciałem pokazać, jak to ja tego Franklina tłumaczę, jego powiedzonka, aforyzmy, wierszyki z angielskiego na polski i wynajduje, co jest najtrafniejsze, czy co jest najbardziej dla nas w tej chwili ciekawe, interesujące spis Franklina. Więc jak się komuś trafi, to w książce znajdzie ze dwie strony tłumaczeń aforyzmów Franklina, które losowo są powkładane. Bo nie tylko Richard Druch, ale również Aldek Roman robią niespodzianki. I to jest właśnie taki gratisowy Franklin. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest wszystko, co przygotowałem, ciężko się przygotowując do tego wykładu. I czy są pytania? No to może ja, bo zawsze co musi ktoś zacząć. Nie? Tak, tak, myśmy też ten rejs oglądali i to parę razy, proszę pana. Nie, no więc ja muszę powiedzieć, że przeczytałem właściwie chyba wszystkie twoje książki. No najbardziej podobał mi się jednak Zakopiański dom wariatów. Bo podobał mi się z tego względu, no bo jak idziesz ulicą, no to widzę, co widzisz za zakrętem. Ale to jest patriotyzm lokalny. Ale nie, bo to jest po prostu dla osoby, które tam występują, znam. Wszystkie, niektóre personalnie dość blisko nawet znałem, także i tak no muszę powiedzieć, że jest chyba najfajniej napisana i zdecydowanie najbardziej mi się podoba ze wszystkich tych książek. Bardzo dziękuję, dziękuję koledze. Tak. No innych nie potępiam innych książek, jak może, ale muszę powiedzieć, że dobrze się czyta, bo jednak jak czytasz coś, co no może nie przeżywałem, ale widzisz to wszystko i tak, to jest mniej więcej tak, jak oglądam nieraz filmy,
jakieś stare i pokazują Filadelfię. I też jak pokazują Filadelfię na starych filmach, to też tak jestem zachwycony. O kurczę, już wiem, gdzie to jest, gdzie to było, gdzie to, w którym to miejscu. Także to jest troszeczkę na tej zasadzie, myślę. No. Już nic mądrzejszego nie powiem. A może ta pani koło winogron, co siedzi? Zapytajmy się ją, jaka jest jej ulubiona książka. Moja ostatnia o Franklinie, bo o mnie nic nie ma. Ale może przeczytam, no tak. Jeżeli moją ulubioną książką jest Ośrodek Zero. No bo tam są takie, wiadomo, takie są opisy tam. I moim zdaniem w ogóle z tego trzeba zrobić film. Trzeba napisać scenariusz, bo to by było, to jest fantastyczny materiał na film, bo Zakopiański Dom Wariatów, Amerykański Dom Wariatów, na to się nie nada. Natomiast to idealny film. A to, że są momenty, tym lepiej. To lepsze. Ja też uważam, że to jest twoja najlepsza książka. Przynajmniej ja ją najbardziej lubię. I to jest fantastyczny obraz tego okresu, który opisujesz. Jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze napisana książka. Ja jak zacząłem czytać tą książkę, to ja myślałem, wiesz, ponieważ jak pracowałem, jak uczyłem się w budowlance, miałem praktyki na zgorzelisku i ono jeszcze wtedy nie było oddane. Wtedy było, to ludzie nie wiedzą, co to jest tam na tym zgorzelisku. To był dom Ministerstwa Obrony Narodowej i to był w ogóle, tam miało być chyba ośrodek taki wypoczynkowy był dla bloku wschodniego, po prostu Układu Warszawskiego przyjeżdżali tam. To jeszcze nie było wtedy otwarte. Ja tam jeździliśmy tam i tam w ogóle były takie rzeczy, że no, skóry żyraf na podłodze, także ja takie... I jak to zacząłem czytać, to myślałem, że to jest o tamtym miejscu po prostu piszesz. Myślałem, że to w tym jest. Myśmy tam chodzili, buszowali, to był 70 chyba drugi rok, 72 rok. I to wszystko im trochę w łeb wzięło, ponieważ to był zasłonięty był ten budynek, a po halnym stulecia wszystko wyszło na wierzch i z głodówki on jak na dłoni był ten budynek. I oni no, trochę się przeliczyli z tym. Myśmy tam chodzili, tam były dwa piętra w dół. Kuchnia była i tam mówimy, dlaczego dwa piętra, a on mówi, że tak jest zrobione, że strop pomiędzy tym pierwszym a drugim piętrem jest wyjątkowo gruby i to jest jako schron tam było. Potem były nieprawdopodobne pokoje, takie z urządzeniami i po prostu jakaś łączność była równoległa, telefoniczna. Bo to nie była. Ale tej ślicznej dziewczyny, nie, która jest w mojej książce... Nie było tam? No to ty nam musisz powiedzieć, była no, czy nie była? Nie, nie przyznasz się, nie przyznasz się, bo żoną jesteś. Wiesz jak to w budowlance? Mieliśmy cztery w klasie, to musiały być piękne. No, nie ma. No na 40 chłopa. Na 30 zero nie było, bo ja też byłam przekonana, że w ogóle był taki ośrodek. Ale bo to był ten ośrodek i nie no, nasza córka chodziła do szkoły z kierownikiem. Nie z kierownikiem, z córką kierownika tego ośrodka na zgorzelisku. No ja mówię, i myśmy tam jeździli, czasami zawoziliśmy dziewczynki, razem przywoziliśmy. I faktycznie tam wojsko było wszędzie, oni tam jedzie. No wtedy jeszcze nie było, bo był nieotwarty. No ale wtedy jak Katia była w szkole, to jeszcze to ty już byłeś dorosły. Ja jadę. 35 lat, to już on był czynny. Ja tam na przykład opisywałem taką historię, opowiadał kierownik, bo opowiadał nam, że przyszła kiedyś taka delegacja, jakiś węgierski mówi, takie mocne czoło miał węgierski generał. Było źle było skonstruowane, bo jak były schody marmurowe do góry, w takim jednym miejscu, to z drugiej strony był taras. I pomiędzy tym tarasem, a tymi schodami była szyba. Ale poziom, ten sam był materiał i był ten sam poziom podłogi, jak ten spocznik. I facet nie zauważył tej szyby i przywalił głową w tą szybę i mówi, panie, rozbił szybę. Mówi, szybę taką rozbił głową. Węgierski generał. No to jak teraz z tą Teslą, nie? To kamieniem rzucili w szybę. Już! A ja się chciałam mianować aktualnie ministrem kultury, aktualnym lokalnym ministrem kultury, którego zapytano o
utwory pani Tokarczuk, więc jak się mnie pytacie o utwory pana Romana, to właśnie kartkuję je. A czy mogę? Proszę, proszę. Dobry wieczór. Jestem tu pierwszy raz, niezmiennie nabrałam ochotę, żeby coś powiedzieć. Ucieszył mnie fakt, że państwo wszyscy już czytali, czy znaczy na mnie książka, będzie dostępna. Nie wszyscy, no przyznaję. To się nadaje na ministrów. Ale będzie. Ale głosy już tak optymistycznie zabrzmiały, więc to tym nowym dzisiejszym. Inspirację mamy. No i właśnie. Czyli to jest Nobel, powiedzmy, dla nas. Ale ja chciałem państwu powiedzieć, jeżeli tak mówię, że jeżeli ja mogę jakąś książkę polecić, to ja jestem w tej chwili w trakcie tego Tuska, książki, którą kilka dni temu została wydana pod tytułem Szczerze i jest to znakomicie napisane. Ktokolwiek się interesuje polityką polską, czy jest tu po tej stronie, czy jest po tamtej stronie, to pamiętniki Tuska z czasów, kiedy jest przewodniczącym Unii Europejskiej, są znakomicie napisane i z takim nerwem i jest to tak ciekawe, że polecam z całego serca. Ale ja chciałem zapytać o taką rzecz. Zakopiański Dom Wariatów jest taką książką, którą bierze wydawnictwo w swoje ręce, zwalnia Ciebie z pewnych obowiązków. To jest taki ważny krok milowy, jeżeli chodzi o tą komercyjną czy finansową stronę przedsięwzięcia pod tytułem pisanie książek. No i później wydawca prosi Cię o tą kolejną, czyli amerykański Dom Wariatów. Ty byłeś w Polsce, promowałeś jedną i drugą książkę i chciałem zapytać, jak Polacy odbierali właśnie ten amerykański... Dużo, dużo gorzej, ale nie wiem, na czym to polega, bo to się wszystko określa ilością sprzedanych egzemplarzy. Dwa razy więcej się sprzedało Zakopiańskiego niż amerykańskiego. A to jest jedna sprawa. Ja nie wiem, jakie są mechanizmy, ale podejrzewam, że głównym powodem było to, że kiedy wyszedł Zakopiański Dom Wariatów, to istniała konkurencja między dwoma wielkimi domami wydawniczymi, między Empikiem a Madrasem. Moja książka była w obu i oni nie podnosili poprzeczki zbyt wysoko, jeżeli chodzi o to, ile wydawca ma zapłacić, żeby książki były w księgarniach. Także wydawnictwo sobie mogło na to pozwolić. Oczywiście nie będę państwa nudził szczegółami, że to jest zupełnie co innego, żeby Empik zgodził się przyjąć 400 egzemplarzy, a co innego, żeby 1000, a co innego, żeby był we wszystkich domach Empiku. Ale ponieważ była konkurencja między dwoma, to wydawcy się udało poumieszczać książki w księgarniach. Potem Matras upadł i w tej chwili mamy w Polsce monopol Empiku. I Empik życzy sobie tak kolosalnych pieniędzy za to, żeby umieścić książkę w księgarniach, że to ludzie się spłukują, autorzy się spłukują, wydawnictwa na to nie stać. Oczywiście Empik weźmie za darmo Tokarczuk każdą ilość i bierze. Bo to jest tak, wiecie, jak ze stajniami wyścigowych firm samochodowych. Ferrari ma 3 kierowców, nie wiem, 3 czy tam, którzy jeżdżą na każdym wyścigu. Wydawnictwo literackie ma 4-5 pisarzy, których będzie promować, bo oni przynoszą mu pieniądze. A jeżeli ktoś jest niewiadomo, to długo myślą, czy mogą zapłacić. Bo za nieznanego człowieka w okresie świątecznym Empik żąda 50 tysięcy złotych za promocję książki. 50 tysięcy. Znam historię pewnego sławnego kucharza z Warszawy, który postanowił napisać książkę kucharską. A
Książki kucharskie i książki ogrodnicze to są, wiecie, książki, co najlepiej idą. Myślał, że jego nazwisko to podeprze i tak. Wydał 100 tysięcy złotych na reklamę swojej książki. Trzeba było półtora roku, żeby mu się te 100 tysięcy zwróciło. A jak mu się wreszcie zwróciło, to rynek się tak jego książką nasycił, że już nic więcej nie sprzedał. Czyli wyszedł na zero. Jak widzicie, że ktoś wydał książkę i ona jest jeszcze tego pięknie wydana, to najczęściej to jest wydane za pieniądze autora. Słuchaj, a jak jest z książką właśnie z tym zakopiańskim Norwagiem? Masz jakąś statystykę, ile w Zakopanem sprzedano, jak to było? Nie mam. Dla ciekawości jestem, bo to jest lokalna sprawa i czy po prostu lokalni, że tak powiem, ci podparli w tym? No bo to jest jak ja, to tam jest kilkaset, czy powiedzmy sobie. Ja wiem, no. ale nie mam takiej statystyki. Natomiast mogę ci powiedzieć, jeżeli tu państwo jesteście ciekawi, że byłem tak pewien powrotu, że wydałem, to znaczy nie ja wydałem, ale zostało wydane 7 tysięcy złotych na samą reklamę książki w Zakopanem. Z minimalnym wynikiem. Do tego stopnia, że powrót nie został dopuszczony do finału nagrody burmistrza Zakopanego. I od Doruli nie dostałeś. Ale miałeś na przykład wtedy, kiedy siedziałeś tam na przy oczku wodnym, no. Z którą książką siedziałeś tam wtedy? No z tą. Wariatu? Nie. Zero. Ośrodek zero. Bo ja byłem ale tam, tak pewny wartości. Trudno będzie, żebyś zrobił błąd, ale tam wyszło właśnie taka... Ja państwu powiem, powiedzieć? Bo nie wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że ja byłem tak pewny wartości tej książki, tej czerwonej, tej. Że ona jest świetną książką, że ja pojechałem do Polski, do Zakopanego, kupiłem sobie chińskie balony, na balonach napisałem ku sobie książkę i siedziałem pod balonami na ławce i książkę próbowałem sprzedać przez 2 tygodnie. Sprzedałem 14 czy 16 sztuk przez 2 tygodnie. Ale wiesz co tu wyszło takiego, że Polacy są, no trudno mi tak powiedzieć za wszystkich, zaraz by ktoś na mnie nie skoczył, boję się. Tutaj sposób formułować zdania, ale byłeś za swobodny, za luźny w tym. U nas nie ma takiego luzu, rozumiesz? Tutaj jest taki luz, tam nie ma takiego luzu. Ludzi luz drażni. To jest tak, jak na przykład pójdziesz do restauracji w Polsce, od razu się zorientuje kelner, że jesteś nie z Polski, bo się inaczej zachowujesz troszeczkę. Nie, że grzecznie, ja nie mówię, że grzecznie, tylko jesteś wyluzowany. I ja myślę, że tym luzem ich peszyłeś po prostu tam. Wiesz? A ja już tak później. Ja już później tylko siedziałem, już wiesz, już nic luzu. No i wtedy wziąłeś ich na litość i sprzedałeś te 14. Trzeba było tańczyć na przykład. Po prostu wziąłeś ich na litość na te 14. Słuchajcie. Zdjęcie było piękne, Altka z tymi balonami. Tak, prawda? Dobre było, nie? Ale słuchajcie, Altek, przepraszam, że nie powiedziałaś, ale Zakopiański Dom Wariatów został wydany przez wydawnictwo, które się zajmuje górskimi książkami. I Zakopane jest w oczach i w sercach każdego Polaka. I chyba ten tytuł bardzo też. Przede wszystkim było promowane na wszystkich festiwalach górskich, ta książka. I to, bo była nazwa Zakopane. Bo były góry. I to chyba było najważniejsze. Ale to nigdy nie wiadomo, bo na przykład ta przepiękna okładka książki Powrót została wymyślona przez tą panią, która siedzi przy tym. I co? No i nie wyszło. A myśleliśmy, że będzie Nobel i dostała Tokarczuk. No przecież proszę państwa. Jakiś błąd. Jak coś tu nie tak, nie? Liczka z Kanada może dlatego. Z tym promowaniem książek jest ciężko. Na przykład widzisz Leszek Dal, nie wiem czy ty to znasz, taki historyk zakopiański jest, wydał teraz książkę. Jaki Leszek? Leszek Dal. Oczywiście, że go znam. No Leszek wydał książkę i na przykład ja chciałem koniecznie tą książkę zrobić, bo to mój kolega z harcerstwa. I to jest książka o pobyt Piłsudskiego w Zakopanem. Wydał ją w 30 egzemplarzach najpierw i zrobił jej promocję w Zakopanem. Wszyscy przyszli,
chcieli kupić tą książkę i nikt jej nie miał, bo on jej nie miał. Moja siostra, nie wiem jakim cudem, rozumiesz, jak zbajerowała faceta w jakiejś księgarni w tym, w Krakowie, że jej nie sprowadził, tylko spod lady jej wyjął tą książkę. I mam tą książkę, jeden z tych 30 egzemplarzy, więc od razu zrobił biały kruk, rozumiesz, na samym początku, na starcie. A ja mam w domu piękny zbiór wierszy Tuwima, Czyhając na Boga, pięknie wydany, z takimi rysunkami Art Deco. I przez ciekawość zobaczyłem, jaki był nakład. Nakładem autora 100 egzemplarzy. No. Kochani, popatrzcie się, co my tu mamy. To do wtorku nam wystarczy, żebyśmy się mogli o tej literaturze pokrzepiać. Jak ktoś chce książkę, to ja podpisuję i już chyba pytań więcej nie ma. Skasowałeś nad pytaniami, to okej. Okej, to wiecie co, jak już tak, to ja przeczytam jeden fragmencik książki Zakopiański Dom Wariatów, o którym wszyscy chcą. Przeczytaj ten dziewczyny kawałek. O czym, o czym? O Joli ten kawałek. Nie, ten o Barach. Moje skrót, prawda? Bardzo jest dobry. Józek. O Józku czytam. Okej, okay. Jola, widzisz, vox populi, vox dei. Znasz tę opowieść, nie? Jak ktoś... Nie. Ja zaraz znajdę. Na pewno znajdę. Chyba, że Jola wyrwała te karty. Ze wszystkich. Ze wszystkich. A wy było dopiero. Czekajcie, bo to ja muszę w księgarni zobaczyć. Nie się w tym wpisie tych. Jaki to miało tytuł na miły Bóg? No zaraz, nie, to nie miało taki tytuł Józek. Babcia, pani Kazio, o góralu, który przychodzi przed razem do domu, seks na wczasach, Jasia ma taki sposób na kobiety. Góral z rozwojeniem jaźni, tak, bo to było takie krótkie, 131, już, czytamy. Właściwie to wiecie co, ja się będę tutaj tak męczył tym czytaniem. No nie, no przeczytaj. Ja wiem, ale mamy tutaj aktora. Chodź tu przeczytasz. Chodź. Kto, proszę bardzo, pamiętasz to? Górala. Nie, ja jestem Zakopiańczyk. Co? Tak jak to jest, wyjaśnię, to jest zasadnicza różnica. To jest dla ludzi z dołów, to nie ma żadnego może znaczenia, ale Jezus, dla ludzi znaczy mieszkających w Zakopanem... Co to znaczy z dołu? No, Dulc. Nizi. Ale włada językiem. Włada językiem, Ja mówię z dołu. Jola dostała pracę w biurze w zakopiańskich warsztatach wzorcowych, schodzących w skład CPLi, gdzie góralscy artyści ludowi produkowali góralską galanterię. Od mosiężnych klamek po wielkie kilimy. W ZWW po góralsku rozmawiało ze sobą 80% pracowników, a cała reszta, nawet jak nie mówiła tutejszej Lingwik Franca, doskonale rozumiała, co do niej mówiono. Z jednym wyjątkiem. Joli. U do 8 rano zaspana Jola jedzie autobusem do pracy. Obok stoi Stanisław Gąsieńca z całym workiem zrobionych przez siebie kiepców. Zdają się z pracy. Dobry wieczór, panie Jolu. No jak ze wątam, nie zimno? Dzień dobry, panie Staszku. Nie zimno. Kożuszek mam ciepły, a pan jak się czuje? Nijaku. O, co się stało? Niby co? Ino, wiecie co? Józek się dawno nie napił. Tak? Tak, pani Jolu, prawdę gadą. A Józek? Jaki Józek? To? Pytam się, bo może go nie znam. A kto? Tego Józka. A skądże mam jaki Józek w głowie? Swego chłopa już nie macie. Ten Józek, o którym pan wspomniał. Józek wam nic nie gadał o żadnym Józku. To proszę jeszcze raz powtórzyć, jak mi pan odpowiedział na pytanie, jak się pan tu czuje. Powiedziałem wam, że Józek się dawno nie napił.
No więc jak mówi pan o Józku? Nie. Ja wam gada jak ze Józek, czyli jo. Się dawno nie napił. To pan, panie Staszku, jest teraz Józek czy Staszek? Jezu. Wy nic nie macie rozumu. Powiedziałem wam, słuchajcie uważnie. Józek, się dawno, to znaczy, że już od dawna nie piłek. Rozumiecie teraz? Oczywiście, że rozumiem, panie Staszku. Od dawna nie piję. Pan? Natomiast ten, który pije, to jest jakiś pan Józek, którego ja nie znam. Jezu, wszyscy święci, trzymajcie mnie. Już nimo, Józka nimo, jestem ino jo, Stasek. Tak, tak, to pan. Gdy pan nie pije, nazywa się Staszek, a gdy pan pije, to wołają na pana Józek. Ale sprytne. Pani Jolu. Idźcie no już do biur, obiejcie się za te swoje numerki, bo jak zaczniecie więcej do ludziom gadać, to ja nie będę dziać się, będą strosne rzeczy. To jest promocja twoich książek. Wiecie, tak było, tak faktycznie z tym Józkiem, ale nie aż tak, jak on pisze. Wary mają to do siebie, tak właśnie. Proszę państwa, wobec tego dziękujemy bardzo naszemu pisarzowi. Dziękuję. Aldek jest już u nas po raz chyba drugi, tak? Swoją książką. Tak. Proszę państwa, wobec tego wykorzystajmy tę sytuację. Można do Altka podejść, można nabywać książki, można prosić o autografy. Ci z państwa, którzy zainteresowani są fotografiami, to również możemy dokonać transakcji. Ja bym tylko prosił, ponieważ za chwilę będziemy częstować państwa, tak jak to nakazuje tutejsza tradycja, żeby złożyć krzesła dobrze i po lewej i po prawej stronie je ustawić w takim porządku, żebyśmy mieli całą środkową część do własnej dyspozycji. Dobrze?
karczu. Nasza firma przygotowała małą niespodziankę dla Państwa. Mało tego, że to jest niespodzianka, ale jeszcze jest to niespodzianka ze specjalną nagrodą i bilety na tą imprezę będą za darmo, proszę Państwa. W związku z tym bardzo proszę, teraz rozdam bileciki i za chwilę z kapeluszem przejdę obok Państwa i poproszę ten kupon, to przez tych bilecików. Będziemy losowali książkę Olgi Tokarczuk. Proszę bardzo. A czy zaprosisz Olgę? No właśnie, wyjdziesz zaprosić. Proszę bardzo. No ale Rysiu, jak ty to będziesz potem losował? Bo tyle obydwa rozrywasz. Tak, ja za chwilę będę zbierał. Słuchaj, panie burzecie, nie gadasz. Proszę Państwa, i w ten oto sposób będziemy mogli wrócić do domu z książką laureatki nocy. Proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Zatrzyma kupon. Szczerze. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak, jedną część zaraz będę zbierał do kapelusza, dobrze? Bardzo proszę. Proszę bardzo. No i na co tam bohater. Proszę Państwa, no i teraz wobec tego, proszę bardzo. Zbieramy drelki. Proszę bardzo. Jedną wszystko. Proszę bardzo. Dwie części się wrócić. Dziękuję. Zaraz będziemy mieszać. Proszę bardzo. Tak, żeby tu był numer. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Proszę Państwa, teraz tak, patrzę po sali, to znaczy mamy najmłodszego, mamy środkę, tak, ale ja zaproponuję, żeby losowania dokonała ta osoba, która po raz pierwszy jest na naszym salonie, na naszej imprezie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pomieszaj, pomieszaj ładnie. No proszę Państwa, proszę, sprawdzamy teraz numerki, już mamy wylosowany. Trzy ostatnie cyfry proszę podać. Nic nie widzę. Dobrze, proszę Państwa, już czytamy. Trzy ostatnie cyfry to jest 6, 4, 5. 6, 4, 5. O, brawo, to czyli nasz fotograf, tak? Proszę bardzo. Gratulacje. Opowiadania bizarne. Olga, gratulacje, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo jeszcze. Ale ja mam. No proszę. Gratulacje. Po pani dostała do Nobla. Polska pisarka. Dobrze. To wobec tego teraz możemy już oficjalnie przywitać wszystkich. Proszę Państwa, rozpoczynamy 185. salon artystyczny i korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Ponieważ niedawno byłem w Polsce przez zaledwie kilka dni i udało mi się zarejestrować do specjalnej puli osób, to znaczy się do grona emerytów polskich, postanowiłem uruchomić, proszę Państwa, tu w tej sali tak zwany Uniwersytet Trzeciego Wieku. W związku z tym w styczniu zapraszam wszystkich na specjalny wykład, prelekcję, a może i program satyryczny, będzie to impreza, która będzie się nazywała Ryszard Druch Satyrical Show. Dokładnie podam Państwu informacje na Facebooku. Mój komputer będzie pozbawiony wirusów w środę, w czwartek, także już będę podawał te komunikaty. Proszę Państwa, druga sprawa, która jest bardzo ciekawa i bardzo mnie raduje, mianowicie
W tym roku Noc Świętojańska odbędzie się, to jeszcze jest kwestia ustaleń, albo w przedostatnią lub też w ostatnią niedzielę czerwca. Chcę powiedzieć, że będziemy mieli specjalny zespół z Festiwalowego Opola, oprócz oczywiście artystów, którzy zawsze na tej imprezie występują. Będzie to 9. noc kabaretowa. W lutym, od lutego do kwietnia będą jeszcze inne imprezy, ale o tym będę informował poprzez Facebook. Proszę Państwa, dzisiaj mamy salon, który składa się z dwóch części. Zabiegałem o to, żeby autor tych fotografii, które Państwo widzicie na ścianach, Jerzy Janicki, przyleciał do Stanów Zjednoczonych, ale nie udało się nakłonić go do tego, a może nie tyle nakłonić, co miał określone kłopoty, by to zrobić. Także proszę Państwa, na ścianach mamy fotografię mojego młodszego kolegi, tak mogę powiedzieć, ponieważ Jurka Janickiego pamiętam jako ucznia zespołu szkół elektrycznych w Opolu, gdzie przed laty byłem nauczycielem. Należał do harcerstwa i ten bakcyl harcerstwa został w nim po dzień dzisiejszy. Chcę powiedzieć, że oprócz fotografii Jerzy Janicki zajmuje się w dalszym ciągu prowadzeniem drużyn harcerskich w Legnicy, ale to w takiej formie bardzo poważnej. Mianowicie założył grupę rekonstrukcyjną i na tyle zgromadził różnego rodzaju sprzętów, mundurów niemieckich i z czasów II wojny światowej polskich, również pojazdy, które razem ze swoimi instruktorami harcerskimi remontuje i usprawnia, krótko mówiąc. Na tyle jest ważna ta jego grupa rekonstrukcyjna, że już w niektórych produkcjach filmowych zaistnieli jako statyści. Także ja się z tego cieszę i z tej jego działalności techniczno-historyczno-rekonstrukcyjnej. Proszę Państwa, Jerzy Janicki fotografią zajmuje się od 35 lat. Uprawia fotografię taką bez obróbki cyfrowej. Miał kilka wystaw w Polsce. No i marzył o tym, żeby mieć w Stanach Zjednoczonych, także ja jestem, proszę Państwa, bardzo podbudowany tym faktem, że jako pierwszy pokazuję jego pracę. Proszę Państwa, wszystkie prace, które są tutaj wystawione i które widzicie na ścianach, są do kupienia. Ceny są rewelacyjnie niskie, mianowicie w przedziale 75-100 dolarów. Także proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa po naszym salonie będzie zdecydowany nabyć fotografię, to proszę tylko się ze mną skontaktować. Mamy dwie opcje. Może niektóre prace, tak jak na przykład ta praca pierwsza od ulicy z tamtej strony, jest już oprawiona i ją można praktycznie zakupić w takiej formie, jaka jest pokazana. Natomiast tam, gdzie są podwójne, one są wystandaryzowane, jeżeli chodzi o rozmiary 16x20, także po prostu ja tylko wyciągnę zza szyb i Państwu to wręczę. Proszę Państwa, wobec tego to jest ta nasza pierwsza część, część fotograficzna, a teraz nasz bohater, który zjawił się, za co mu serdecznie dziękuję, Romuald Roman, zwany Altkiem. Przywitajmy go brawami. Proszę Państwa, o Altku należy opowiadać długo, ale najlepiej jak on sam o sobie opowiada. Jest emigrantem polskim, czy imigrantem polskim, który po prostu pięknie spędza czas na ziemi Indian, a robi to w ten sposób, że po prostu spisuje swoje historie i nie tylko swoje, zarówno te, które wydarzyły się tu na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i również te, które miały miejsce w Polsce. Jest związany uczuciowo, rodzinnie i chyba zawodowo, Aldek, tak, z Zakopanem. Proszę Państwa, jest gawędziarzem,
I to, czego mu najbardziej zazdroszczę, to fakt, że co jakiś czas, proszę popatrzeć, jaką ma już kolekcję swoich książek. Dzisiaj będziemy mieli promocję książki, która nosi tytuł Powrót, ale chcę powiedzieć, że tego właśnie Altkowi zazdroszczę, ile razy jest w Polsce, by promować swoje książki, to jakoś ma takie szczęście, że interesują się nim różne telewizje. Miał piękny wywiad z dziennikarką Gazety Wyborczej na temat swojej najnowszej książki, prawda? Miałem też, tak. Tak. Również opowiadał o znanym nam dobrze doktorze Belczyńskim. Z wywiadu tego dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, których po prostu nie znałem. Altku, ja już więcej nie mogę powiedzieć, dlatego że odebrałbym ci tą wielką przyjemność. Wiem doskonale, że będziesz opowiadał ciekawie. Ja tylko na zakończenie swojego wstępu chcę powiedzieć, że takimi dodatkowymi elementami dzisiejszej scenografii są dwa obrazy naszej studentki Akademii Sztuk Pięknych, która działa tu w tym pomieszczeniu, które w ciągu tygodnia zupełnie inaczej wygląda. Mianowicie ta sowa na dole to obraz tej samej autorki i niedokończony jeszcze obraz olejny konia. Autorką jest Lucyna Barcz, którą mamy tutaj. Chcę powiedzieć, że Lucyna od kilku lat przeznacza swoje obrazy olejne, bo taką techniką się zajmuje, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku, 12 stycznia, ponownie Galeria Druk Studio wystąpi tam. Przy czym po raz trzeci będę chciał pokazać i próbować sprzedać również pracę najmłodszych dzieci, tych 8-9-latków. Ale to wszystko 12 stycznia. A teraz oddaję głos Altkowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to, że siedzę, to nie dlatego, żebym był leniwy albo żebym nie podchodził z należytym szacunkiem do Państwa, tylko po prostu tak jest lepiej ze względu na kamerę, która, wszystko dobrze, prawda, która tutaj mnie filmuje i za jakieś 3 godziny będzie specjalna audycja w Singapurze, gdzie będę opowiadał to samo w języku chińskim. Jest ciężko tak improwizować i opowiadać o swoich książkach. Dużo łatwiej otworzyć książkę i czytać. A tu przychodzi mi na myśl stara, piękna historia, jak to Konstanty Ildefons Kałczyński pracował na jakimś maleńkim stanowisku w ambasadzie Polski w Berlinie, przed II wojną światową jeszcze. No bo to dla poety trzeba było coś znaleźć, żeby miał jakieś chociaż małe pieniądze, żeby mógł coś zarobić, a już wówczas wiedziano, że talent wyjątkowy. I biedny Gałczyński, otoczony tymi biurokratami, tymi stosuneczkami ambasady, aż go poprosili, żeby wygłosił przemówienie z którejś tam okazji rocznicy niepodległości Polski. Bo on poeta, to on to potrafi powiedzieć, panie poeto. Więc Gałczyński zgodził się. Stanął przed wszystkimi współpracownikami ambasady i zaczął czytać. W 1918 roku produkcja butów w Polsce wynosiła 26 456 par, w 1938 roku produkcja butów w Polsce wynosiła 156 486 par. W 1918 roku produkcja mydła w Polsce wynosiła... I czyta całą statystykę, czyta. Ci już nie wiedzą, co powiedzieć, a on w końcu zamknął tej. Wobec wymowy cyfr milkną słowa poety. I tak to było z Gałczyńskim. Ja, proszę Państwa, też byłem otoczony biurokratami, bo to
żona, troje dzieci, Ameryka. Kolega Ryszard powiedział mi, że mi wszyscy zazdroszczą wywiadu z panią Sznep-Wysocką w telewizji. Nikt mi tego nie zazdrości. Żony mi wszyscy zazdroszczą. No ale, ale trzeba było pracować w związku z tym. I pracowałem prawie całe moje amerykańskie życie pracowałem dla rządu federalnego, dla USEPA, Environmental Protection Agency, gdzie ważne jest, żeby rozumieć, jak działa system. Oczywiście równie ważne jest, żeby być po tym samym koleżu, co twój szef i żeby znać to lingua franca, którym się wszyscy posługują i żeby być grzeczny, nie można nosić muchy do pracy, bo kochaneńki nie na twoim tym, żeby muchę moczyć. Trzeba wszystko być tak stonowanym i ja to robiłem przez 21 lat. I rosło we mnie, wiecie, żeby, no żeby wspiąć się na jakąś górę, no ale co to jak Rasucki, żeby się tak wspinać w kawałce, no. Więc rosło we mnie, żeby zaśpiewać mezzosopranem, ale nie mam mezzosopranu, więc znowu nie mogłem. Najlepsze wszystkie aktorskie role zajął już tutaj kolega Kojer, który od księdza po porucznika gra wszystkie rzeczy. Więc postanowiłem napisać książkę i w ten sposób za jednym zamachem załagodzić sobie ten żal okropny, który miałem w sercu, że nigdy doktoratu nie zrobiłem, a tak by mi się teraz to nie przydało, wiecie, a tutaj człowiek jak miał tą szansę, to zawalił, to nie zrobił, to tego, a teraz nie ma. Więc to był jeden żal, a drugi żal był, że tak, taki talent w sobie, wiecie, człowiek. Nie wiedziałem dlaczego. Myślałem przez jakiś czas, że do szachu. Nie zaczęli mnie ogrywać. No więc, może do bridge'a. Nikt ze mną nie chciał grać. No co z tym talentem zrobić? Spróbowałem pisać książki. Wtedy zrozumiałem, jaka to jest wspaniała rzecz, żeby być pisarzem. Bo proszę Państwa, jest parę dobrych zawodów, takich naprawdę dobrych zawodów. Ta wiedza, którą z Wami się teraz dzielę, może się jeszcze przydać, bo przecież dzieci macie, wnuki macie, będziecie chcieli ukierunkować, więc posłuchajcie, co tutaj sławny pisarz na tej ulicy najsławniejszy mówi. Jest tak. Jednym z bardzo dobrych zawodów jest zawód księdza. Ostatnio trochę pod upadł z pewnym względem, ale ze względu na to, że ksiądz jest najbliższy Bogu i zawsze ma rację i ma tą świadomość, że ma zawsze rację. Do tego dobre bardzo jedzenie, można sobie brzuszek podtrenować. No jest to dobry zawód, stała, pewna, dobra posada. Następnie doskonały zawód, który uważam, można to nawet udowodnić, że jest doskonały, to jest zawód dyrygenta. Pamiętacie Państwo von Karajana? Tego z Filharmonii Berlińskiej. Przecież nie tylko, że zmieniał narzeczone co parę lat i co to coraz to piękniejsze, chociaż był najpierw po 50, potem po 60, potem po 70, a tu narzeczone, aż hej, to jeszcze wszystkie swoje pasje tutaj właśnie robił. Jak się rusza górną częścią ciała, to się serce powiększa i dobrze się wszystko rozwija, cholesterol jest mały, no jednym słowem żył 80 parę lat i popatrzcie, a ile żyli inni, do tej pory jeszcze wielu z tych wybitnych żyje. Czyli dyrygent to jest naprawdę doskonały zawód, który wszystkim, którzy mają słuch, wybitny polecam. Następny cudowny zawód, co zawsze wiedziałem, no zawsze nie, bo w pewnym okresie swojego życia straszliwie zawaliłem, że nie zrobiłem tego, to zawód aktora. Ma się nie jedno życie, tylko ma się kilka różnych. I wiesz, jednego dnia jesteś amantem, drugiego dnia wiernym mężem, trzeciego dnia to, czwartego dnia tam. Jest to wspaniały zawód pod warunkiem, że jest się aktorem wybitnym i że dają ci rolę. Bo jak się teraz zastanowimy, ilu już jest tych aktorów, nawet amerykańskich, którzy
byli doskonali, jak mieli 20 parę lat, a teraz mają 60, myśmy już w ogóle zapomnieli, sobie kiedyś przypominamy. A angielskie seriale BBC, które oglądamy z taką radością. Toż cały czas ci sami aktorzy. Ja wiem, tutaj Cezar mi się pojawia nagle w tym, w tutaj. Cały czas to sama sprawa. Czyli dobry zawód, ale trzeba być świetnym. No i wtedy dopiero zrozumiałem, że bardzo dobrze jest być pisarzem. Można sobie zrekompensować wszystkie braki. Niski jestem, mój bohater wysoki. Głupi jestem, mój bohater ma iloraz inteligencji IQ 174. Kobietom się nie podobam, a tutaj nagle jak ten Cezar męski taki jestem. Czyli można znowu zrekompensować sobie wszystko, wszystko w życiu, jak się jest pisarzem. Ale można również pozbawić się różnych naleciałości, różnych psychicznych smuteczków, które na emigracji przyszły. I właśnie z tego względu napisałem pierwszą książkę. I moja książka się nazywała Przystanek Idaho. I była zbiorkiem opowieści. Tutaj ta pierwsza odległość. Zbiorkiem opowieści, proszę Państwa. O, Pani mi tu pomaga. Dziękuję. Proszę pokazać całemu światu, ponieważ książka jest bezcenna. Bezcenna, ja mam w domu 4 kopie, nie sprzedam żadnej, przyszedłem tylko pokazać. To jest Mona Lisa dzisiejszego wykładu. No. Tu moja taka uwaga, kochani, że każdy, kto pisze książki, a ja spotkałem się już z wieloma osobami, które się mnie pytały, słuchaj, jestem w trakcie pisania książki. I tylko chciałem się zapytać, jak to się wydaje i ile można na tym zarobić. Otóż wtedy pytam, a o czym książka? No, o mnie, bo o sobie pisze się najłatwiej, najlepiej, ponieważ ta delikatność uczuć, ta moc wszelkiego rodzaju miłości i smutków, która jest w naszym sercu, nie znajduje się u innych ludzi. I tylko nasze rozterki, i tylko nasze myśli mądre mogłyby doprowadzić do poprawy świata, mogłyby doprowadzić do poprawy całego kontynentu. Dlatego każdy, prawie każdy, kto zaczyna pisać, to pisze o sobie. I ja też. Napisałem tą książkę. Co ja wam powiem? Powiem wam tak. Nie przeczytacie jej, bo wam nie sprzedam. Więc powiem, że jest fantastyczna i nikt mi nie udowodni, że jest inaczej. Potem napisałem drugą. My ją mamy. Przyszłaś mi tutaj twojego, pomaga. Potem wyszła druga książka. To cudowna jest historia. Wiecie, naprawdę jest to ładna historia. Mianowicie, chciałem bardzo już być na tym etapie, że mi wydrukują książkę, ja nie muszę za to płacić. Tak to chciałem bardzo i Katia, moja córka, była wtedy na studiach i ona wiedziała, jak tatusiowi zależy i mówi do tatusia, mówi, słuchaj, jest takie małe wydawnictwo, oni chcą twoją książkę wydrukować. A książka była o podróży w poprzek kontynentu, autostradą 80, ja i Katia. Katia ma wtedy lat, góra 11. Samochód jest Granada, 72 rocznik, która pluje olejem przez całą drogę. I ja opowiadam Kati w tej książce o Ameryce, o kulturze Ameryki, o rodzinie naszej w Galicji. Taki ambitny się zrobiłem, widzicie, już nie tylko o sobie, ale już też o dziadku swoim, nie? Tak już, taki następny etap usiłowałem zrobić. Ale jeszcze tego mi było mało. Myślę sobie, nie dość, że jeszcze na dziadka, o dziadku będzie, to wprowadzimy element spirytualny. Będą duchy. Więc jest to książka z duchami, z przepowiedniami, z przeczuciami, a tu dookoła Ameryka i Fort Granada się psuje. I przystanki tam, gdzie są ciężarówki. I ja tej Kati biednej oczy zasłaniam, żeby nie widziała tych panienek, co wskakują do panów od ciężarówek. No,
Popatrzcie, popatrzcie, moi drodzy, książka jest fenomenalna i nie do kupienia. To jest, wiecie co, to jest jak polski jeździec. Wiemy, że istnieje, była kiedyś Czartoryskich, teraz nie wiadomo, czy ja jest. Nie, książka. I co się stało? Dopiero po długim czasie ja zrozumiałem, że ten biały kruk polskiego pisarstwa został wydany przez moją córkę Katię za jej pieniądze, przez ich kolegów. Nawet rysunek na okładce był zrobiony przez tam kogoś z rodziny czy ze znajomych. I wszystko ona to tak pięknie potrafiła zrobić, że ja przez parę lat nie wiedziałem i chodziłem dumny. I wtedy nadszedł moment, że postanowiłem książkę numer 3 napisać. I ta książka numer 3 to już będzie wszystko wymyślone. Żadnych dziadków, żadnych duchów rodzinnych. Nie, to będzie książka, gdzie wszystko będzie wymyślone. Będzie wesołe, bo książki, które się kupuje w sklepach, są smutne, albo nudne, albo wymagające tego, żeby być intelektualistą, a ja napiszę taką książkę, że nie trzeba mieć skończonej socjologii, że wystarczy mieć serce i poczucie humoru i już będzie wspaniale. I miałem fajny pomysł na tą książkę, bo to była taka książka, gdzie sobie wymyśliłem, że bohaterką będzie kobieta. Ja wiem, że ja nie wyglądam na takiego, co pisze o kobietach. Ale napisałem tą książkę i byłem z niej dumny. I chcę powiedzieć, że wszystkie kobiety, które czytały tą książkę, to nie powiem, że mnie pokochały, ale mnie polubiły, wycałowały, powiedziały mi, że to jest fantastyczna, świetna książka. Wszystkie, z wyjątkiem mojej żony, która popatrzyła na mnie strasznym wzrokiem. Nie zupełnie, jeszcze pani Regina. A tak, tak, tak. No. Uważaj, co mówisz. Aha, ale to nawet warto zapomnieć. I ona powiedziała tak, kim jest ta Ela? Ja mówię, jak to, no to bohaterka. No. Kto to jest naprawdę? Ty byś nie potrafił wymyśleć tego, co kobieta czuje, bo ty jesteś zbyt prosty w tym swoim myśleniu, taki jesteś, wiesz, taki, nie, ty byś nie miał, ty nie znasz psychologii kobiety, a to, tu w tej książce, kto to jest? I ja boję się patrzeć nawet, bo do tej pory całkiem sprawa się nie rozwiązała z tą Elą. Natomiast, ponieważ w tejże książce pod tytułem Ośrodek Zero znajdują się sceny od 18 lat. Znajdują się sceny 18 lat tego rodzaju, że na przykład piękna recepcjonistka idzie do kierownika hotelu, do jego pokoju, a on zamyka okno, żeby ona przez to okno nie wyleciała, jak skrzydeł dostanie, kiedy oni, no, nie będę zdradzał szczegółów, co oni tam robili na tym czasowym łóżku, powiem tylko tyle, że pewna znana dziennikarka, która pisze w znanym emigracyjnym tutaj piśmie, była strasznie obrażona, że swoimi pornograficznymi opowieściami ja psuję Polonię i że to jest czysta pornografia. To jest książka Ośrodek Zero. Ja mogę losowo pokazać palcem i zapytać. Janeczko, czy to jest dobra książka? To jest wspaniała książka. Okej. Okay. Brawo, brawo. I tą książkę jeszcze mam. I mało tego, ponieważ tutaj były rozmowy o tych 75 dolarach, to ja powiem tak. Moje książki są po 20 dolarów. Za 9 dni będą święta. Jaki wy prezent lepszy kupicie dla swoich bliskich, znajomych i przyjaciół, jak książka za 20 dolarów z podpisem autora. Także to rozważajcie sobie tą sprawę i już
jakby ktoś chciał robić listę osób, którym tę książkę kupi, to ja pożyczę długopis. Mamy. Jedziemy dalej z tym opowieścią. Zakopiański dom wariatów to jest pierwsza książka taka naprawdę wydana już, że nic mnie nie kosztowała, że znalazłem coś znowu za to, co sprzedał. To jest wielkie uczucie. To jest takie uczucie, jakby człowiek poszedł w Atlantic City do kasyna i wygrał $20 w tej maszynie. To te $20 więcej warte niż tam jakieś 200 czy tam ile, nie? Co? To jest $20, co z maszyn wypadło. To tak samo tu, pan Golendowski mi wypłaci i będzie pięknie. Wypłacił, bo i to jest książka, która się mi najlepiej sprzedawała. Znaczy mnie, wydawnictwo Annapurna się sprzedawała. Także od razu on zaczął mnie męczyć. Napisz drugą część, już nie w opowieści o Zakopanem, o Tatrach, o takich rzeczach, tylko teraz przejść do Ameryki. No to w Ameryce ja miałem 2 psy, jednego królika, papugę, 2 synów, jedno. Ja mam o czym pisać w Ameryce. A on mówi jeszcze o Brzezińskim. To nie królina, nie szkodzi. I potem mój wydawca jeszcze pieniądze większe wydał, bo od pani bardzo ślicznej plastyczki, no mniej więcej bardzo podobna do tej drugiej, na zamówił rysunki do mojej książki. Także jest pełno moich rysunków. Ja tutaj pokażę, że to no, nawet, o, żeby nie było. O, widzicie, co chwilę rysunek, a co jeden to ładniejszy, a na każdym ja. I tych książek jeszcze mam 10-12. I to nie jest problem, jak ktoś mnie bardzo poprosi i tam otworzy tam torebkę, no to się może znajdzie. A potem co napisałem? A, i potem, i wreszcie przechodzimy do powrotu. Jeśli przechodzimy do powrotu, który bardzo mnie męczył, bo teraz to już tak poważnie mówiąc. Ja nie piszę tylko o wesołych rzeczach, ale piszę też o czymś takim, co siedzi w sercu każdego z nas. I to jest ta książka Powrót. To jest książka o tym, że upływają lata, i coraz bardziej z upływem lat zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie mogło być inne. Jak w tej piosence Długosza, mogło być inaczej. I to, nie wiem, jedni wierzą w przypadek, inni w los, fatum. Jeszcze inni, ci najbardziej racjonalni, wierzą w swoją głupotę, politykę, ale fakt jest taki, że nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak mogliśmy być. A nawet jak jest tam jako taką, to przecież przychodzą wspomnienia, że mogło być lepiej, że mogło być inaczej, że niepotrzebnie zrobiliśmy zły krok, że może ten Marcin ze szkoły średniej, teraz to już wiem, on był właśnie tym, że właściwie po jasną cholerę zostałem inżynierem. Przecież powinien zostać kimś innym. Że dlaczego nie posłuchałem cioci Janeczki? Że im starsi jesteśmy, tym więcej pytań, tym więcej żalu. I tak bardzo by się to chciało zmienić. A to nie można zmienić. Nie można zmienić. Ponieważ, jak Heraklit pisał, nie można drugi raz wejść do tej samej wody. Rzeki, wody już przepłynęły. Już to nie wyjdzie. Chyba, że jest się pisarzem. I że nastąpi takie coś, jak w mojej książce Powrót. Powrót jest historią dla wszystkich tych, którzy by chcieli zawrócić czas, w których jest ten żal za czasem, który
ich nie kochał za bardzo i którzy chcieliby to wrócić, którzy chcieliby zobaczyć, co by się stało, gdyby oni wybrali kiedyś inaczej. Bohaterem książki jest profesor Uniwersytetu Drexel, taki tutaj Uniwersytet w Filadelfii, który wracając, ma 55 lat, to jest właśnie taki okres, kiedy już naprawdę się zaczyna robić na sercu ciężko, szczególnie po rozwodzie i szczególnie gdy dzieci nie pamiętają i szczególnie gdy w pracy nie wychodzi i on wraca, bo sobie chciał coś dorobić, wraca ten bajkiem, no i pacnął się z ciężarówką tam czy z czymś i po nim. Ja tę książkę napisałem lat temu, 14. Napisałem ją 14 lat temu i pracowałem wtedy, prowadząc wielki projekt oczyszczania całego akwiferu w Hazleton, Pennsylvania, gdzie kilkanaście ulic i tam 500 osób było zatruwanych TCE, trichloroetylenem. Więc musiałem tam być mniej więcej raz na tydzień, żeby zobaczyć, co kontraktorzy robią. Wymyśliłem, na którym zakręcie bohater mojej książki się zabije. Potem co tydzień ja wracam, wiecie. Co ja dojeżdżam na ten zakręt, to się zaczynam bać. No, że to, jak on mi się tam zabił, to ja się też tam może zabiję. No to książkę przestałem pisać na 13 lat. Musiałem przestać pracować na IPA, musiałem być na emeryturze, i wtedy już wiedząc, że nie będę tam jeździł, dokończyłem historię. A historia, o dziwo, ma dalszą część. Ponieważ profesor po tym, jak się zabił, ja wiem, że wy mi nie uwierzycie, ale za jedyne 20 zł zobaczycie, że to jest wszystko bardzo prawdopodobne. Po prostu jak się zabił, powrócił do momentu, gdy ja miał 16 i szedł spotkać się na prywatkę, bo tutaj się mówi o prywatkę, ze swoją ukochaną, która go wcale nie chciała. No, taka to jest ta moja książka. I ja nie będę nic mówił na temat tego, jaka będzie następna. Znaczy, coś tam powiem. Ponieważ miałem taki odczyt i opowiadałem o mojej następnej książce o Franklinie i chciałem pokazać, jak to ja tego Franklina tłumaczę, jego powiedzonka, aforyzmy, wierszyki z angielskiego na polski i wynajduję, co jest najtrafniejsze, czy co jest najbardziej dla nas w tej chwili ciekawe, interesujący spis Franklina. Więc jak się komuś trafi, to w książce znajdzie ze dwie strony tłumaczeń aforyzmów Franklina, które losowo są powkładane. Bo nie tylko Ryszard Truch, ale również Aldek Roman robią niespodzianki. I to jest właśnie taki gratisowy frank. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest wszystko, co przygotowałem. Ciężko się przygotowując do tego wykładu. I czy są pytania? No to może ja, bo zawsze musi ktoś zacząć, nie? Tak, tak. Myśmy też ten rejs oglądali i to parę razy, proszę. Nie, no więc ja muszę powiedzieć, że przeczytałem właściwie chyba wszystkie twoje książki. No najbardziej podobał mi się jednak Zakopiański dom wariatów. Bo podoba mi się z tego względu, no bo jak idziesz ulicą, no to widzę, co widzisz za zakrętem. Ale to jest patriotyzm lokalny. Nie, bo to jest po prostu, osoby, które tam występują, znam. Wszystkie, niektóre personalnie dość blisko nawet znałem, także i tak, no muszę powiedzieć, że jest chyba najfajniej napisana i zdecydowanie najbardziej mi się podoba ze wszystkich tych książek. Bardzo dziękuję, dziękuję koledzy. Tak, no innych, nie potępiam innych książek, bądź bardzo Boże, ale muszę powiedzieć, że dobrze się czyta, bo jednak jak czytasz coś, co no może nie przeżywałem, ale widzisz to wszystko i tak, to jest mniej więcej tak, jak oglądam nieraz filmy jakieś stare i pokazują Filadelfię. I też jak pokazują Filadelfię na starych filmach, to też tak jestem zachwycony. O kurczę, już wiem, gdzie to jest, gdzie to było, gdzie to, w którym to miejscu. Także to jest troszeczkę na tej zasadzie, myślę. No. Już nic mądrzejszego nie powiem. Tak? A może ta pani koło winogron, co siedzi? Zapytajmy się ją, jaka jest jej ulubiona książka.
Moja jest ostatnia o rankinie, bo o mnie nic nie ma. Dobry powód. No, ale może przeczytam, no tak. Jeżeli moją ulubioną książką jest Ośrodek Zero. No bo tam są takie, wiadomo, takie, takie są opisy tam. I moim zdaniem w ogóle z tego trzeba zrobić film. Trzeba napisać scenariusz, bo to by było, to jest fantastyczny materiał na film, bo Zakopiański Dom Wariatów, Amerykański Dom Wariatów, na to się nie nada. Natomiast to idealny film. A to, że są momenty, tym lepiej. Tym lepszy. Ja też uważam, że to jest twoja najlepsza książka. Przynajmniej ja ją najbardziej lubię. I to jest fantastyczny obraz tego okresu, który opisujesz. Jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze napisana książka. Ja jak zacząłem czytać tą książkę, to ja myślałem, wiesz, ponieważ jak pracowałem, jak uczyłem się budowlance, miałem praktyki na zgorzelisku. I ono jeszcze wtedy nie było oddane. Wtedy było, to ludzie nie wiedzą, co to jest tam na tym zgorzelisku. To był dom Ministerstwa Obrony Narodowej i to był w ogóle, tam miało być, chyba ośrodek taki wypoczynkowy był dla bloku wschodniego, po prostu Układu Warszawskiego przyjeżdżali tam. To jeszcze nie było wtedy otwarte. Ja tam jeździliśmy tam i tam w ogóle były takie rzeczy, że no, skóry żyraf na podłodze, także ja takie. I jak to zacząłem czytać, to myślałem, że to jest o tamtym miejscu po prostu piszesz. Myślałem, że to w tym jest. Myśmy tam chodzili, buszowali, to był 70 chyba drugi rok, 72 rok. I to wszystko im trochę w łeb wzięło, ponieważ to był zasłonięty był ten budynek, a po halnym stulecia wszystko wyszło na wierzch i z głodówki on jak na dłoni był ten budynek. I oni to, no, trochę się przeliczyli z tym. Myśmy tam chodzili, tam były dwa piętra w dół. Kuchnia była i tam mówimy, dlaczego dwa piętra, a on mówi, że tak jest zrobione, że strop pomiędzy tym pierwszym a drugim piętrem jest wyjątkowo gruby i to jest jako schron tam było. Potem były nieprawdopodobne pokoje, takie z urządzeniami i po prostu jakaś łączność była równoległa, telefoniczna, bo to nie było... Ale tej ślicznej dziewczyny, która jest w mojej książce... Nie było tam? No to ty nam musisz powiedzieć, była no, czy nie była? Nie, koleżanki były, wiesz jak to budowlance, mieliśmy cztery w klasie, to musiały być piękne. No, to nie ma. Na ilu? No na 40 chłopa. No na 36 chłopa. Bo ja też byłam przekonana, że w ogóle był taki ośrodek. Ale bo to był ten ośrodek. I nie no, nasza córka chodziła do szkoły z kierownikiem. Nie z kierownikiem, z córką kierownika tego ośrodka. Na zgorzelisku. No ja mówię. I myśmy tam jeździli, czasami zawodziliśmy dziewczynki, procent przywoziliśmy. I faktycznie tam wojsko było wszędzie, oni tam biegli. No wtedy jeszcze nie było, bo był nieotwarty. No ale wtedy jak myśmy byli, jak Katia była w szkole, to jeszcze to ty już byłeś dorosły. To było 35 lat temu, to już on był czyny. W każdym razie tam na przykład opisywali taką historię, opowiadał kierownik, opowiadał nam, że przyszła kiedyś taka delegacja, jakiś węgierski mówi, takie mocne czoło miał węgierski generał. Było źle było skonstruowane, bo jak były schody marmurowe do góry, w takim jednym miejscu, to z drugiej strony był taras. I pomiędzy tym tarasem, a tymi schodami była szyba. Ale poziom, ten sam był materiał i był ten sam poziom podłogi, jak ten spocznik. I facet nie zauważył tej szyby i przywalił głową w tą szybę i mówi, panie, rozbił szybę. Mówi, szybę taką rozbił głową. Mówi, węgierski generał. To jak teraz to odeslą, nie? To kamieniem rzucili szybę. Już! A ja się chciałam mianować aktualnie ministrem kultury, aktualnym, lokalnym ministrem kultury, którego zapytano o utwory pani Tokarczuk, więc jak się mnie pytacie o utwory pana Romana, to właśnie kartkuję je. Dobrze, a czy mogę? Proszę, proszę. Dobry wieczór.
jestem tu pierwszy raz i niezmiennie nabrałam ochotę, żeby coś powiedzieć. Ucieszył mnie fakt, że Państwo wszyscy już czytali, czy znaczy dla mnie książka będzie dostępna. Nie, nie wszyscy, no przyznaję, przyznajemy się. Ale będziemy. Ale głosy tak optymistycznie zabrzmiały, więc po tym Noblu dzisiejszym. Inspirację mamy. No i właśnie. Może następny Nobel będzie. Czyli to jest Nobel, powiedzmy, dla nas. Ale ja chciałem Państwu powiedzieć, jeżeli tak powiem, że jeżeli ja mogę jakąś książkę polecić, to jestem w tej chwili w trakcie tego Tuska książki, którą kilka dni temu została wydana pod tytułem Szczerze i jest to znakomicie napisane. Ktokolwiek się interesuje polityką polską, czy jest tu po tej stronie, czy jest po tamtej stronie, to pamiętniki Tuska z czasów, kiedy jest przewodniczącym Unii Europejskiej, są znakomicie napisane i z takim nerwem i jest to tak ciekawe, że polecam z całego serca. Ale tak, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Zakopiański Dom Wariatów jest taką książką, którą bierze wydawnictwo w swoje ręce, zwalnia Ciebie z pewnych obowiązków. To jest taki ważny krok milowy, jeżeli chodzi o tą komercyjną czy finansową stronę przedsięwzięcia pod tytułem pisanie książek. No i później wydawca prosi Cię o tą kolejną, czyli amerykański Dom Wariatów. Ty byłeś w Polsce, promowałeś jedną i drugą książkę i chciałem zapytać, jak Polacy odbierali właśnie ten amerykański... Dużo, dużo gorzej, ale nie wiem, na czym to polega, bo to się wszystko określa ilością sprzedanych egzemplarzy. Dwa razy więcej się sprzedało Zakopiańskiego niż amerykańskiego. A to jest jedna sprawa. Ja nie wiem, jakie są mechanizmy, ale podejrzewam, że głównym powodem było to, że kiedy wyszedł Zakopiański Dom Wariatów, to istniała konkurencja między dwoma wielkimi domami wydawniczymi, między Empikiem a Madrasem. Moja książka była w obu i oni nie podnosili poprzeczki zbyt wysoko, jeżeli chodzi o to, ile wydawca ma zapłacić, żeby książki były w księgarniach. Także wydawnictwo sobie mogło na to pozwolić. Oczywiście nie będę Państwa nudził szczegółami, że to jest zupełnie co innego, żeby Empik zgodził się przyjąć 400 egzemplarzy, a co innego, żeby 1000, a co innego, żeby był we wszystkich domach Empiku. Ale ponieważ była konkurencja między dwoma, to wydawcy się udało poumieszczać książki w księgarniach. Potem Matras upadł i w tej chwili mamy w Polsce monopol Empiku. I Empik życzy sobie tak kolosalnych pieniędzy za to, żeby umieścić książkę w księgarniach, że to ludzie się spłukują, autorzy się spłukują, wydawnictwa na to nie stać. Oczywiście Empik weźmie za darmo to kaczu każdą ilość i bierze. Bo to jest tak, wiecie, jak ze stajniami wyścigowych firm samochodowych. Ferrari ma 3 kierowców, nie wiem, 3, którzy jeżdżą na każdym wyścigu. Wydawnictwo literackie ma 4-5 pisarzy, których będzie promować, bo oni przynoszą mu pieniądze. A jeżeli ktoś jest niewiadomo, to długo myślą, czy mogą zapłacić. Bo za nieznanego człowieka w okresie świątecznym Empik żąda 50 tysięcy złotych za promocję książki. 50 tysięcy. Znam historię pewnego sławnego kucharza z Warszawy, który postanowił napisać książkę kucharską. A książki kucharskie i książki ogrodnicze to są, wiecie, książki, co najlepiej idą. Myślał, że jego nazwisko to podeprze. Wydał 100 tysięcy złotych na reklamę swojej książki. Trzeba było 1,5 roku, żeby mu się te 100 tysięcy zwróciło.
A jak mu się wreszcie zwróciło, to rynek się tak jego książką nasycił, że już nic więcej nie zrobił. Czyli wyszedł na zero. Jak widzicie, że ktoś wydał książkę i ona jest jeszcze tego pięknie wydana, to najczęściej to jest wydane za pieniądze autora. A słuchaj, a jak to z ciosu właśnie z tym zakopiańskim lewarem? Masz jakąś statystykę, ile w Zakopanem sprzedano, jak to było? Nie mam, dla ciekawości jestem, bo to jest lokalna sprawa i czy po prostu lokalni, że tak powiem, ci podparli w tym? No bo to jest, takich ludzi jak ja, to tam jest kilkaset, czy powiedzmy sobie... Ja wiem, ale nie mam takiej statystyki, natomiast mogę ci powiedzieć, jeżeli tu państwo jesteście ciekawi, że byłem tak pewien powrotu, że wydałem, to znaczy nie ja wydałem, ale zostało wydane 7000 zł na samą reklamę książki w Zakopanem. Z minimalnym wynikiem. Do tego stopnia, że powrót nie został dopuszczony do finału nagrody burmistrza Zakopanego. I od Doruli nie dostał też nic. No ale miałeś na przykład wtedy, kiedy siedziałeś tam na przy oczku wodnym, no. Z którą książką siedziałeś tam wtedy? No z tą. Z Bawiatu? Nie. Ośrodek zero. No, ale, ja byłem ale tam zrobiłeś, trudno powiedzieć, żebyś zrobił błąd, ale tam wyszło właśnie taka, no, ja państwu powiem, bo nie wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że ja byłem tak pewny wartości tej książki, tej czerwonej, tej, że ona jest świetną książką, że ja pojechałem do Polski, do Zakopanego, kupiłem sobie chińskie balony, na balonach napisałem, kup sobie książkę i siedziałem pod balonami na ławce i książkę próbowałem sprzedać przez 2 tygodnie. Sprzedałem 14 czy 16 sztuk przez 2 tygodnie. Ale wiesz, co tu wyszło takiego, że Polacy są, no trudno mi tak powiedzieć za wszystkich, żeby ktoś na mnie nie skoczył, boję się tutaj sposób formułować zdania, ale byłeś za swobodny, za luźny w tym. U nas nie ma takiego luzu, rozumiesz? Tutaj jest taki luz, tam nie ma takiego luzu. Ludzi luz drażni. To jest tak, jak na przykład pójdziesz do restauracji w Polsce, od razu się zorientuje kelner, że jesteś nie z Polski. Bo się inaczej zachowujesz troszeczkę. Nie, że grzecznie, ja nie mówię, że grzecznie, jesteś wyluzowany. I ja myślę, że tym luzem ich peszyłeś po prostu tam. Wiesz? Ja już tak się później, zastanawiałem. Ja już później tylko siedziałem, już. No. No i wtedy wziąłeś ich na litość i sprzedałeś te 14. Ale ja wiem, że to było tańsze. Po prostu wziąłeś ich na litość, na te 14. Ale słuchajcie, zdjęcie było piękne, Altka z tymi balonami. Prawda? Dobra, nie? Ale słuchajcie, Aldek, przepraszam, że nie powiedziałeś, ale Zakopiański Dom Wariatów został wydany przez wydawnictwo, które się zajmuje górskimi książkami. Zakopane jest w oczach i w sercach każdego Polaka. I chyba ten tytuł bardzo też, przede wszystkim było promowane na wszystkich festiwalach górskich, ta książka. I to, bo była nazwa Zakopane, bo były góry. I to chyba było najważniejsze. Ale to nigdy nie wiadomo, bo na przykład ta przepiękna okładka książki Powrót została wymyślona przez tą panią, która siedzi przy tym. I co? No i nie wyszło. A myśleliśmy, że będzie Nobel i dostała to Harczuk. No przecież proszę państwa. Jakiś błąd. Jak coś to nie tak, nie? Z tym promowaniem książek jest ciężko, na przykład widzisz Leszek Dal, nie wiem czy ty go znasz, taki historyk zakopiański jest, wydał teraz książkę. Jaki Leszek? Leszek Dal. Oczywiście, że go znam. No Leszek wydał książkę i na przykład ja chciałem koniecznie tą książkę zrobić, bo to mój kolega z harcerstwa. I to jest książka o pobyt Piłsudskiego w Zakopanem. Wydał ją w 30 egzemplarzach najpierw i zrobił jej promocję w Zakopanem. Wszyscy przyszli, chcieli kupić tą książkę i nikt jej nie miał, bo on jej nie miał. Moja siostra, nie wiem jakim cudem, rozumiesz, jak zbajerowała faceta w jakiejś księgarni w Krakowie, że jej nie sprowadził, tylko spod lady jej wyjął tą książkę.
i mam tą książkę. Jeden z tych 30 egzemplarzy, więc od razu zrobił biały kruk. Rozumiesz? Na samym początku, na start. A ja mam w domu piękny zbiór wierszy Tuwima, Czekając na Boga. Pięknie wydany, z takimi rysunkami Art Deco. I przez ciekawość zobaczyłem, jaki był nakład. Nakładem autora 100 egzemplarzy. No. Kochani, popatrzcie się, co my tu mamy. To do wtorku nam wystarczy, żebyśmy się mogli o tej literaturze pokrzepiać. Jak ktoś chce książkę, to ja podpisuję. I już. Chyba ten wie co. Skasowałeś tam pytaniami, to. Okej. Nie, to na wierzchu. Okej, to wiecie co? Jak już tak, to ja przeczytam jeden fragmencik książki Zakopiański Dom Wariatów, o którym wszyscy chcą. Przeczytaj. Przeczytam. Jolczyny kawałek. O czym? O czym? O Joli ten kawałek. Nie, ten o Baraju. O jest krót, prawda? Bardzo jest dobry. Tak, tak. Józek. O Józku. Okej, okay. Jola, widzisz, vox populi, vox dei. Znasz tą opowieść. Dzieci na inne medytacje. Jak ktoś... Ja zaraz znajdę. Ja zaraz znajdę. Na pewno znajdę. Chyba, że Jola wyrwała te kartki. Aby było dopiero, czekajcie, bo to ja muszę w księgarni zobaczyć. Nie się w tym wpisie tych. Jaki to miało tytuł na miły Bóg? No zaraz, nie, to nie miało tych tytułów. Babcia, pani Kazia o góralu, który przychodzi w do domu, seks na wczasach. Ja się na taki sposób na kobiety. Góra z rozwojeniem jaźni. Tak, bo to było takie krótkie, 131. Już, czytamy. Właściwie to wiecie co? Co ja się będę tutaj tak męczył tym czytaniem? Pani, no przeczytaj. Ja wiem, ale mamy tutaj aktora. Chodź tu przeczytaj. Chodź. No proszę bardzo, pamiętasz to? Górala. Nie, ja jestem Zakopiańczyk. Ale musisz tak, siedzieć. To jest, wyjaśnię, to jest zasadnicza różnica. To jest dla ludzi z dołów. To nie ma żadnego może znaczenia, ale ja dla ludzi znaczy mieszkających w Zakopanem... Co to znaczy z dołu? No, duls. Z nizim. No, ale włada językiem. Gwarą będziesz mówił? Włada językiem. Ja mówię z dołu. Jola dostała pracę w biurze w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych, schodzącym w skład Cepeli, gdzie góralscy artyści ludowi produkowali góralską galanterię. Od mosiężnych klamek po wielkie kilimy. W ZWW po góralsku rozmawiało ze sobą 80% pracowników. A cała reszta, nawet jak nie mówiła tutejszej Lingwik Franca, doskonale rozumiała, co do niej mówiono. Z jednym wyjątkiem. Joli. Do 8 rano zaspana Jola jedzie autobusem do pracy. Obok stoi Stanisław Gąsienica z całym workiem zrobionych przez siebie kierpców. Stają się z pracy. Dobry wieczór, pani Jolu. No jak ze wam tam, nie zimno? Dzień dobry, panie Staszku. Nie zimno. Kożuszek mam ciepły, a pan jak się czuje? Nijako. O, co się stało? Niby co? Ino, wiecie co? Józek się dawno nie napił. Tak? Tak, pani Jolu, prawdę gadam. A Józek? Jaki Józek? To? Pytam się, bo może go nie znam. A kto? Tego Józka. A skądże mam jaki Józek w głowie? Swego chłopa już nie mocie. Ten Józek, o którym pan wspomniał. Józek wam nic nie gadał o żadnym Józku. To proszę jeszcze raz powtórzyć, jak mi pan odpowiedział na pytanie, jak się pan tu czuje. Powiedziałem wam, że Józek się dawno nie napił. No więc jak mówi pan o Józku? Nie. Ja wam gadałem, że Józek. Czyli jo się dawno nie napił. To pan, panie Staszku, jest teraz Józek czy Staszek?
Jezu! Wy nic nie macie rozumu! Powiedziałem wam, słuchajcie uważnie! Józek się dawno, co znaczy, że już od dawna nie piłek. Rozumiecie teraz? Oczywiście, że rozumiem, panie Staszku. Od dawna nie piję. Pan? Natomiast ten, który pije, to jest jakiś pan Józek, którego ja nie znam. Jezu, wszyscy święci, trzymajcie mnie. Już nimo, Józka nimo, jestem ino Józ, Stasek. Tak, tak, to pan. Gdy pan nie pije, nazywa się Staszek, a gdy pan pije, to wołają na pana Józek. Ale sprytne. Pani Jolu, idźcie no już do biuro, biegniecie więcej do ludziom gadać, to ja nie będę, choć się będą strosne rzeczy. Mają to do siebie, tak właśnie. Proszę Państwa, wobec tego dziękujemy bardzo naszemu pisarzowi. Dziękuję. Aldek jest już u nas po raz chyba drugi, tak? Ze swoją książką. Proszę Państwa, wobec tego wykorzystajmy tę sytuację. Można do Aldka podejść, można nabywać książki, można prosić o autografy. Ci z Państwa, którzy zainteresowani są fotografiami, to również możemy dokonać transakcji. Ja bym tylko prosił, ponieważ za chwilę będziemy częstować Państwa, tak jak to nakazuje tutejsza tradycja, żeby złożyć krzesła dobrze i po lewej i po prawej stronie je ustawić w takim porządku, żebyśmy mieli całą środkową część do własnej dyspozycji, dobrze? Thank you.